troszeczkę jest za ciepło, ale miejmy nadzieję, że trochę cienia tu będzie po trasie. Mamy fajny wiatr, który chłodzi, więc liczymy na to, że ten wiatr nam bardzo pomoże. Nawodnienie jest najważniejsze co jakiś czas. Najważniejsze jest to, żeby nie zapominać o piciu podczas całej trasy, żeby się nawadniać. Z reguły polewam się wodą i dużo, dużo wody staram się pić na trasie. Dzisiaj mamy jeden z dłuższych odcinków, biegniemy 60 km. Pogoda, jak widać, dla biegaczy niesprzyjająca, upał, ponad 30 stopni w słońcu. Regularnie mierzymy biegaczom tętno na trasie, saturację, tak żeby dobiegli bezpiecznie. Uff, to mogę powiedzieć, taką pogodę tylko i wyłącznie uff, ale warto się poświęcić, warto przebiec, bo cel jest szlachetny. Nie jest fajne po prostu, jak widać. Klucz do pokonania tego odcinka, wolne, równe tempo, dużo wolniejsze niż zazwyczaj się biega, dużo wody, izotonik w środku i przede wszystkim polewanie, także w butach chrupie mi mineralna, ale najważniejsze, że dobiegłem. Przede wszystkim mega spełnienie, mega radość i po prostu brak słów.